Pogoda nadal ładna w Podolu Wielkim, za mną w tle gorzelnia i myślę, że przyszedł czas na to, żeby podzielić się z Wami, jaka to będzie okowita numer 3 z tej naszej czerwcowej piwnej trójki. I będzie to imperialny Smoky Joe. Powiecie, że to już było? Ja Wam odpowiem, że i tak, i nie. Bo jest to imperialny Smoky Joe wydestylowany w ubiegłym roku, finiszowany w beczkach po... No właśnie, po czym? Widzicie te dwa brązowe paski na głównej etykiecie? Tam miała znaleźć się ta informacja, ale niestety w drukarni wkradł się błąd. Na szczęście poprawione etykiety już są w drodze. Jakie to były beczki? Myślę, że najuważniejsi z Was nie mają żadnych wątpliwości. Ci, którzy nie wiedzą, poproszę Was jeszcze o chwilę cierpliwości.